5.00 Wrocław. Jest to pierwszy vlog na moim kanale i będzie to całkiem długa podróż. Pozdrawiam. Okej, dzień drugi, jetlag już minął, plan na dzisiaj to świątynie, między innymi Wat Arun, ale jest ich dużo więcej, zobaczymy tyle, ile damy radę, oraz oczywiście Chinatown, więc to jest na wieczór, no tam jak było w tle, to taki właśnie jest plan. Na pierwszych oszustów, mianowicie naciągaczy, czyli proponowali za łódkę 1000 batów za 3 osoby, a jest to warte co najwyżej batów 30-40, więc gościu, taki starszy pan, trzeba uważać, bo naprawdę wzbudzają zaufanie, biorą cię na łódkę, okazuje się, że cena jest z kosmosu, a później cisną ostro o temat, więc trzeba uważać serio, bo można stracić dużo pieniędzy. Reguła jest prosta, tam gdzie biali, tam idziemy. I tyle. Podążamy za tłumem białych turystów, bo człowiek biały idzie na miejsce turystyczne, a człowiek rasy żółtej raczej tutaj pracuje, bądź je na przykład kokosa, lub też je na przykład mandarynkę. Nie? Dokładnie. Masji, tu jesteście. Oczywiście klimat niepowtarzalny tego miejsca, czyli mnisi, Budda leżący, pomniki bardzo interesujące. No jest to coś, czego nie ma w Europie. Azja naprawdę jest tam za bramą. Chinatown, czyli kompaktowe Chiny w mieście Bangkok. Zajebisty widok. Możesz? Yeah.
Thank you. Have a nice day. Tutaj chodź. Dzień. Nasza misja to jest dotrzeć na świątynię Wat Arum. Świątynia ta znajduje się po drugiej stronie rzeki. I teraz tak, pojechaliśmy tuk-tukiem, bo oczywiście tuk-tuk nas wywiózł w złe miejsce. To jest częste, więc trzeba uważać, aby po prostu kierowca nas zawiózł w odpowiednie miejsce. Sprawa druga, transport to jest albo łódź, albo właśnie tuk-tuk bądź taksówka. I to samo, trzeba ceny negocjować, ponieważ dają ceny za wysokie. Załóżmy, mówi ci kierowca 400 batów, mówić mu 200. Potem on mówi 200, ok, to mówi mu 150, więc trzeba się targować. Jest mnóstwo naciągaczy. Naciągacze nawet tacy, że mają tam swoich kolegów i biorą cię na łódź, za którą płacisz 2000 batów. I też są inne rzeczy. To samo restauracje. Gość się bierze do restauracji za rękę, po czym okazuje się, że rachunek wynosi 4000 batów, więc na to uważajcie. Jest tutaj mnóstwo oszustów takich drobnych i po prostu tylko czekają na turystę Europy, z Europy, który tu przyjeżdża, nie? Dzisiejsza świątynia jest też piękna, majestatyczna, ale ta wczorajsza była dużo ciekawsza. Naszym zdaniem. Tu jest tylko taka góra i oprócz tego nic więcej. A tam można się było przejść po całym terytorium. Byli mnichowie, tu mnichów nie ma. Ponoć są małpy, a na zewnątrz, więc zdecydowanie tamta była lepsza. Pada, jest gorąco, takie są warunki Tajlandii. Mamy dwa aparaty, jeden jest pod filmy, ten, którym robi właśnie filma kamerzystka, a drugi jest mój. Tyle chciałem powiedzieć. Do widzenia.
Tao San Road, czyli jedna z bardziej znanych ulic, mega zatoczona, tu są imprezy, lokale, kluby i tak dalej. Lecimy. Takie coś z bananem, może być dobre. To jest dobre, bo sprzedałem opinię. Tak, co? Tak. To jest zajebiste. Widok jest niesamowity. Mega.